Znaczy zdarzyły się chyba takie momenty przy Tańcu z Gwiazdami, bo towarzyszyłam Tomkowi przy każdym odcinku, byłam, byliśmy razem. Cały czas go mocno wspieram, ale chyba to jest największa gala, na której się pokazaliśmy. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce. Klaudio, a gdzie oglądałaś finał Tańca z Gwiazdami, bo nie byłaś w studiu na żywo? Oczywiście bardzo mocno kibicowałam i wspierałam tutaj Tomka. Cały czas byłam na łączach z rodzicami, z przyjaciółmi, więc miałam wszystko na bieżąco, ale oczywiście grałam dwa spektakle w innym mieście, więc nie dało się tego przełożyć. No i to jest zawsze trudne, bo jakby każdy sukces, zarówno mój, jak i Tomka, przeżywam tak jak swój. Bardzo mocno się wspieramy, więc każde jego ważne wydarzenie jest też dla mnie bardzo emocjonującym momentem. I nie pojawia się zazdrość, że Tomek tańczy z pięknymi kobietami? Nie, ja się chyba bardzo cieszę, że one są piękne i fantastyczne. Na przykład tak jak Ewelina, patrzeć na to, jak się po prostu rozwija, jaki ma ogromny talent, że trafiła właśnie do Tomka, bo sama z doświadczenia wiem, że on potrafi zarazić tą pasją i ją zaraził. To i tańcu to chyba Tomek może powiedzieć więcej, ale początki same były trudne, a przerodziła się w przepiękną kobietę, która silno trafia, po prostu staje na parkiecie i jest bestią sceniczną, bo to jak śpiewa, jaki ma ogromny talent i głos, to wszyscy wiedzieliśmy. Ale tak, Tomek, ty też jesteś na pewno dżentelmenem, bo stwarzasz taką sytuację i atmosferę. Dbam o wszystko tak, w takich proporcjach, żeby było dobrze. Wiadomo, że ten program jest bardzo absorbujący i wymaga wiele poświęconego czasu. I nie jeden romans się pojawił. No tak, ale wszystko jest tak, jak powinno być. My z Eweliną mamy przyjacielskie stosunki, bardzo fajne i dlatego tak dobrze nam szło, wydaje mi się, a od Klaudii zawsze dostaję tyle wsparcia i czuję się, że jestem w odpowiednim miejscu z odpowiednią osobą.